Nie tak to powinno wyglądać o tej porze roku. Zamiast słońca i temperatur powyżej 25 stopni Celsjusza są intensywne opady deszczu i tylko kilkanaście stopni. To nie tylko fatalne okoliczności dla osób, które mają teraz urlop, ale coraz większe zagrożenie powodziowe. Już teraz strażacy muszą wypompowywać wodę z różnych miejsc, a w najbliższych dniach deszcz ma ciągle padać. Karolina Komada. Jeszcze w środku nocy trwała tu walka z wodą, wygrana tylko częściowo. W ciągu 10 minut zalało tutaj dokładnie dokumentnie wszystko. Mało tego, w zeszłym roku ta woda podeszła bliżej nas. To już kolejny raz, kiedy intensywne opady deszczu doprowadziły do zalania posesji pani Katarzyny w sosnowieckiej dzielnicy Kazimierz Górniczy. Widzieliśmy, że już straż tam jeździ i sprawdza, gdzie ta rzeka się przytkała. No i co? No i przyjechała straż pożarna, jeszcze dzwonił do mnie strażak, mówił, że oni na chwilę obecną działają na rzece, szukają zatoru. Jeżeli nie znajdą tego zatoru, to wtedy przyjadą nas jakoś ratować. Oni przyjechali gdzieś koło godziny 12 i tak naprawdę pracowali cały dzień. Tutaj w późniejszych godzinach rozłożyli namiot, no bo wiadomo, pogoda jaka była, taka była. Pompowali tą wodę cały czas do góry. Akcja odpompowywania wody trwała do drugiej w nocy. To nie jedyna taka interwencja w ostatnich godzinach w województwie śląskim. W samym Sosnowcu było ich 17, podobnie w Będzinie czy Częstochowie. Od niedzieli strażacy interweniowali w całym województwie w związku z opadami deszczu prawie 180 razy. Główne działania związane były z wypompowywaniem wody z zalanych jezdni, podtopionych posesji, niższych kondygnacji budynków, takich jak garaże czy piwnice, udrażnianie przepustów. Najwięcej działań strażacy prowadzili w powiecie częstochowskim, mieście Częstochowa, w Sosnowcu oraz w powiecie będzińskim. Silne opady deszczu spowodowały przekroczenie stanów ostrzegawczych na rzekach w całym województwie. W województwie śląskim aktualnie przekroczone są 3 stany ostrzegawcze. Jest to zlewnia rzeki Pszczynka, Gostynia i Brynica. Tam zostały wydane ostrzeżenia hydrologiczne ze stopniem 2, ponieważ jeszcze stany wody będą wzrastać i dodatkowo w obszarze zlewni Brynicy istnieje możliwość przekroczenia stanu alarmowego w związku z tym, że występuje spływ wód opadowych. W najbliższych dniach nadal będzie padać, choć już nie tak intensywnie jak w weekend. Choć na południu województwa meteorolodzy przewidują burze i opady deszczu do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Wyraźna poprawa pogody zapowiadana jest dopiero od czwartku.